Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, komunista Joe Biden i jego partia socjalistyczna nie tylko zdobywa głosy wszystkich nielegalnych południowoamerykańców, którzy przekraczają granicę meksykańską, przepraszam, no ale również zdobywa wszystkie głosy z budżetówki. Wiadomo, że wszyscy pracownicy państwowi to są socjaliści, głosują na demokratów, głosują na socjalistów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Budżetówka. No, szkolnictwo to jest budżetówka, urzędnicy to jest budżetówka, firmy państwowe to jest budżetówka. No, jedna z tych firm państwowych, no to jest Amtrak, czyli amerykańskie pociągi państwowe. Tam pracuje około 25-30 tysięcy ludzi. No to dodać do 25-30 tysięcy ludzi, trzeba podwoić, powiedzmy, żony również będą głosowały, no bo dlaczego mają nie głosować? Żony czy mężowie będą głosowali po linii partyjnej pracodawcy. Do tego dochodzą dzieci. No to także trzy razy można powiedzieć 100 tysięcy głosów w Ameryce jest z państwowych kolei amerykańskich. Senat teraz rozdaje trylion dolarów, no to jest jedynka z 12 zerami, tak? To są ciężkie pieniądze. Tysiąc, milion, bilion, trylion, po polsku się mówi miliard, no ale to jest 12 zer, no to niezła kasa jest. To jest około 3000 na każdego Amerykanina, trzeba licząc 340 tysięcy. Jeżeli się powie, że 340 tysięcy jest ludzi w Ameryce, a 120 milionów pracuje, no to już jest wtedy nie 3 tysiące, tylko powiedzmy 10 tysięcy. Jeżeli do tego się dołoży, że 50% Amerykanów nie płaci podatku federalnego, no bo ma odpisy na rodzinę są 24 tysiące, to wtedy oni płacą w miarę małe, mniejsze podatki. No to wygląda na to, że ta połowa, co zarabia więcej niż i zaczyna płacić podatki, no to na każdego z tych ludzi wychodzi 20 tysięcy dolarów z każdego tryliona. Jeżeli się policzy, że w ciągu ostatnich 2-3 lat zostało rozdane 5 trylionów, no to wychodzi, że każdy, kto pracuje, no to i płaci podatki, no to jest obciążony 100 tysiącami dolarów. No ta matematyka nie ma sensu, tak? Znaczy, no ma sens z państwowego punktu widzenia, ale z biznesu i z przetrzymania kraju, no to nie ma. To takie liczby na szybko, no ale to każdy może sobie sprawdzić, obliczyć na kawałku chusteczki do nosa. No ale jeżeli będziecie uważali, że to nieprawda, no to piszcie, no to pokażę wam, gdzie znaleźć te informacje. No i Senat dał ten następny trylion dolarów na infrastrukturę. No i cały ten pociąg odjeżdża ze stacji. Inflacja i klęska ekonomiczna, bo 66 miliardów idzie, żeby subsydiować Amtrak, no i te pasażerskie koleje państwowe. No ale to jest... Każdy normalny rozumie, że cały ten wagon wyładowany tym złotem, parę wagonów towarowych wyładowanych złotem, no to rozwiązać problemu to już nie rozwiąże. Kongres znacjonalizował, czyli upaństwowił pasażerskie koleje w 1970 roku. No, był taki zapęd komunistów, socjalistów i w tym czasie, no teraz jeszcze bardziej wierzą, że rząd jest w stanie coś zrobić lepiej. No, ale to wygląda teraz, widać, tak? Rząd nie powinien się brać za tego rodzaju rzeczy. Kongres mówił, rozkazywał w zasadzie Amtrakowi dawał model biznesowy, skąd pociągi mają odjeżdżać, dokąd mają jechać.
o której mają jechać, o której mają przyjeżdżać, wyjeżdżać, zostawiać, kiedy pracownicy mają być przyjmowani, kiedy pracownicy mają być zwalniani. No, zwalniania to w zasadzie nie ma w budżetówce, no to nigdy nie ma zwalniania, jest tylko przyjmowanie. Przejmowali najróżniejszych fachowców, którzy sprawdzali się w biznesach prywatnych, przyjmowali do Amtraka. Oni mieli jakoś zmodernizować, poprawić, zrobić to bardzo, bardziej opłacalne, bardziej jakieś ekonomiczne, bardziej wydajne. Nic żadnemu fachowcowi, który był w stanie, który wcześniej jakoś miał sukces biznesowy, to z Amtrakiem po prostu padał. No nie da rady prowadzić państwowej firmy. Państwowa firma, no to jest po prostu studnia bez dna i tam są tylko układy polityczne i układowe, tam nie ma wolnego rynku, tam nie ma po prostu wolnego rynku. Amtrak, no, ma jakieś dochody, ale to wszystko tylko na wschodnim wybrzeżu. Jak tak popatrzycie na mapę Ameryki, no to jeżeli tutaj jest tam Atlantyk, tu jest Anglia, czyli tu przy Atlantyku to są te oryginalne 13 kolonii. To jest to jest tak zwana Nowa Anglia, czyli tu Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island. Ta strona, no to Delaware, no to w tą stronę, tutaj to są już Apalachy, także tutaj to się zamykało, to te 13 kolonii to nie było, za Apalachami, no to później to były kolonie francuskie, Louisiana jest na dole, no szybko, historia na szybko, no to cała ta francuska Louisiana od Apalachów w dół, tak do połowy Stanów Zjednoczonych dzisiejszych, no to kupiono tam od jakiegoś Ludwika 97 czy innego króla Francji. No, ktoś może napisać, od kogo. No, Louisiana była nazwana, no to przypuszczalnie jeszcze następcy Louisa któregoś 17 czy coś. No, ale wracając do tej Nowej Anglii, no to są, no Washington na dole już, no to jest troszeczkę cieplej, ale ta Nowa Anglia, no to jest zabudowana, jest bardzo dużo ludzi, te pociągi pasażerskie, no to tam jeżdżą z Bostonu do Washingtonu, no to jest około 400 mil, no to powiedzmy jest 640 kilometrów, no to zajmuje około 7-8 godzin. Samochodem można po autostradzie przejechać tą trasę. Z Nowego Jorku do Waszyngtonu, no to jest 200 tam mil z kawałkiem, no to pociągiem pasażerskim to zajmuje 3,5 godziny. Samochodem można przejechać przez 4 godziny. No, także przepraszam. Także czasowo, no to nie ma, nie ma, nie jest dużo lepiej. No, można się zrelaksować, tak? Ktoś może powiedzieć, że można się przespać, ktoś może powiedzieć, że internet może używać, no jeżeli używa, no ale kiedy i jak przyjedzie, no to już nie za bardzo może powiedzieć. Cały ten korytarz północno-wschodni dostanie $30 miliardów, $30 miliardów, żeby zreperować te tory pociągowe, ale nic nie zostanie pieniędzy na poprawę całych tych nowych wagonów i tak dalej. To jest, no i co? I ta poprawa jest obiecywana co 10-20 lat, od 50 lat pieniądze są pompowane i nic się nie dzieje. 12 miliardów pójdzie do w te miejsca, gdzie pociągi pasażerskie jeżdżą pomiędzy większymi miastami, no nie w poprzek Ameryki, czyli na przykład San Francisco to Sacramento. Tak, tam jest potężny zapchane. Autostrady są zapchane, te wszystkie połączenia pomiędzy większymi miastami Kalifornii są po prostu nieprawdopodobne. No
tłum na trafik po angielsku, a cały te zapakowane autostrady nie jest lepiej. Dużo ludzi ucieka z Kalifornii, no ale dużo ludzi przyjeżdża do tej Kalifornii. No, pociągi pasażerskie na pewno by trochę łatwiejsze są do zorganizowania niż budowanie szerszych autostrad, no bo autostrady, no to trzeba jednak burzyć, to są dziesiątki miliony dolarów na milę, no ale pociąg to wiadomo, że to jest stacja do stacji, tam też trzeba jakoś dojechać. Następne 16 miliardów, no to pójdzie do krajowego, całej krajowej tej sieci pociągów. No i ta krajowa sieć pociągów, no to w zasadzie jest pomiędzy wschodnim a zachodnim wybrzeżem, no ale to taki pociąg, no to od wschodu to jest 5000 kilometrów, no to nie jest to 6 godzin, 8, 12, to jest 2-3 dni, to jest 24-48 godzin jakiejś takiej jazdy. Sporo ludzi jeździ, no ale to jest 1/3, to jest 5 milionów ludzi jeździ właśnie tak na tych długodystansowych, na wschodnim wybrzeżu jeździ 15 milionów, no ale kto to jeździ? No jeżdżą ci ludzie w tych sypialnych, kuszetek nie ma, no ale w tych wagonach sypialnych, no bo jest jakaś taka nostalgia, jest jakieś te filmy klasyczne przypominają i ludziom się podoba, powiedzmy, jechać na niektórych tych liniach, no to pierwszy wagon, to nie jest lokomotywa, tylko pierwszy wagon, no to jest taki otwarty cały. Szyby ma łącznie z przodem i te boki, no, że rozrywka jest, tylko że to są spore pieniądze, są spore pieniądze i tam Amtrak w ogóle nie zarabia. Jedyne pieniądze, co Amtrak zarabia, no to jest na tym wschodnim wybrzeżu, a między ten środkowa Ameryka dokłada ciężko, dlatego to jest subsydiowane, ale są zmuszeni. Kongres po prostu przez te wieje tereny, przez słabsze tereny, no to nie robi pieniędzy. Senat zabrania. Senat zabrania, żeby zmienić te serwisy, żeby zmienić rozkład jazdy, żeby zredukować rozkład jazdy. Tam po prostu nie ma żadnego rachunku ekonomicznego. Tam nikt nie patrzy na to, ile ludzi jeździ. Nie ma znaczenia, czy pieniądze są robione, czy nie są robione. No i kongres nie pozwala zwalniać ludzi. Nie pozwala zwalniać ludzi, nie pozwala przesuwać ludzi. Jeżeli to nie jest jeszcze nienormalne, no to Senat jeszcze wymaga, żeby na każdej stacji, gdzie jest sprzedawane co najmniej 40 biletów dziennie przez 24 godziny, no to musi być jeden kasjer, czyli jakieś 40 biletów sprzedanych, no to tam ma być kasjer, czyli robota musi być. No teraz Amtrak sprzedaje przez internet, Amtrak sprzedaje, ma najróżniejsze budki takie automatyczne, no ale związki zawodowe wywalczyły, że jeden kasjer na stację, jeżeli jest więcej sprzedanych niż 40 biletów. No te 40 biletów, no to one nawet nie zapewnią pensji temu znudzonemu kasjerowi czy kasjerce, którzy będą czytali książkę, czy siedzieli na internecie, no ale to jest subsydiowanie budżetówki, tak? To wszyscy podatnicy płacą te 66 miliardów dolarów, no to właśnie idzie na takie idiotyzmy. No i pieniądze można by było zużyć, nie wiem, no na nowe szyny, na nowe okna, na nowe wagony i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest tak, jak rząd ciągnie biznes, tak? Rząd po prostu prowadzi biznes w ten sposób. Kongres zobowiązuje Amtrak do tego, żeby działał nieefektywnie, żeby
związki zawodowe po prostu były zadowolone. No i wszystkich tych członków, te 100 tysięcy głosujących na socjalistów, głosujących na demokratów po prostu się liczy. No, także 66 miliardów za 100 tysięcy głosów. No, jest to mało czy nie mało? No, policzcie sobie, jak to jest. 100 tysięcy i 66 miliardów. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku, ale bardzo często monetyzowanego. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, tradycja, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No jest, widzicie, co to jest. Budżetówka, 100 tysięcy ludzi głosujących na socjalistów, no nie będą głosowali na konserwatystów. Konserwatysta chce płacić mniejsze podatki, a socjalista i budżetówka po prostu każe wszystkim innym płacić podatki, żeby oni mieli swoje pensje. Przekaz dla socjalistów głosujących na Bidena w Ameryce. No jeżeli jesteście w budżetówce w jakiejkolwiek, jeżeli jesteście nauczycielami, konduktorami czy maszynistami na kolei państwowej, czy pracujecie w urzędzie, no to bardzo dumni jesteście, bardzo często jesteście dumni, że idziecie na emeryturę w wieku 60 lat. No bo to z reguły, tak jak w Ameryce rozmawiam z kimś, to są tacy zadowoleni, że mają tam 60 lat, 62 i idą na emeryturę. Przychodzi co do czego, no to zawsze pracowali, a to w urzędzie, a to w policji, a to w straży pożarnej, a to na kolei. Także budżetówka głosuje. 10-20% tych ludzi, którzy tam pracuje, głosują. 80% pracuje na nich. No i te 80% też się dzieli jakoś tam. Zdrowia dla normalnych.